Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. Epidemia koronawirusa w Polsce nie ustępuje. Są kolejni chorzy i kolejne ofiary śmiertelne. Na szczęście rośnie także liczba wyleczonych. Resort zdrowia apeluje do osób zdrowych, by zadbały o swoją kondycję. 177 przypadków i 9 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W sumie w naszym kraju zachorowało dotychczas ponad 10 300 osób, z czego 435 zmarło. Są także dobre wieści i tych jest znacznie więcej. Wyzdrowiało kolejnych 237 pacjentów, a szpitale opuściło 500 osób. W szpitalach zakaźnych, w oddziałach zakaźnych osób z chorobą COVID-19 mamy 2690 dokładnie. Na respiratorach znajduje się 146 osób, więc to jest ta najistotniejsza liczba pokazująca wydolność systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by zadbać o własne zdrowie, należy dbać o higienę i utrzymywać społeczny dystans. Warto także wzmacniać swoją odporność, jeść zbilansowane posiłki o regularnej porze, nawadniać się i zadbać o właściwy relaks i odpoczynek. W sytuacji kryzysu Polska nie jest na sprzedaż, powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zapowiadając wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami z zagranicy. Odmrażamy polską gospodarkę w sekwencjach, powiedziała na antenie Polskiego Radia wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że kroki te są na bieżąco analizowane wraz z rozwojem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. W naszych ministerialnych scenariuszach bazowych zakładamy, że w okolicach lipca gospodarka wróci we wszystkich segmentach. Wróci do pracy, choć pewnie jeszcze nie pełnej. W obliczu kryzysu rodzi się pytanie o ochronę polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami, na przykład przejęciami chińskimi. Wicepremier uspokaja, Polska w sytuacji kryzysu nie jest na sprzedaż. To nie może być tak, że spółki, firmy, które budowały mozolnie swoją markę, często firmy rodzinne, przez 20-30 lat, budując swoją markę, budowały rozpoznawalność i siłę polskiej gospodarki. Nie mogą być dzisiaj tanim łupem dla funduszy, no zwłaszcza właśnie funduszy spoza Unii Europejskiej. Kilka lat temu, jak dodaje minister Jadwiga Emilewicz, została przyjęta ustawa o ochronie spółek strategicznych dla bezpieczeństwa państwa. Teraz jej zapisy mają być rozszerzone. Bazując na tej ustawie, przygotowaliśmy założenia do kolejnej ustawy, w której rzeczywiście przejmowanie niektórych spółek będzie, dużej części spółek, będzie uzależnione od decyzji Rady Ministrów i takie rozwiązania będziemy przedstawiać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjmie je rząd oraz jeśli zbierze się Sejm, to także Sejm. Jak mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz, czas epidemii pokazał, że strategiczne dla bezpieczeństwa państwa są nie tylko ropa, gaz czy prąd, ale także maseczki, odzież ochronna i płyny do dezynfekcji. Z powodu epidemii koronawirusa rośnie bezrobocie w Polsce. Jednocześnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 1 700 000 wniosków o wsparcie z rządowej tarczy antykryzysowej. Pierwsze środki trafiły już do pracodawców i pracowników. Tylko w tym miesiącu odnotowano już 30 000 nowych bezrobotnych, którzy stracili pracę z powodu epidemii koronawirusa. Zależy nam przede wszystkim, aby osoby, które będą rejestrowały się jako osoby bezrobotne z prawem do tego zasiłku, żeby można wprowadzać, aktywizować i aby wchodziły w te sfery gospodarki, gdzie rąk do pracy będzie potrzeba, bo taka sytuacja na pewno będzie. Powiedziała w Polskim Punkcie Widzenia na antenie telewizji Trwam minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Polską gospodarkę przed zapaścią wywołaną epidemią ma uchronić rządowa tarcza antykryzysowa. Sytuacja na rynku pracy z dnia na dzień będzie się zmieniała, dlatego te mechanizmy tarczy są tak ważne,
aby na ten pierwszy rzut przede wszystkim wypłacać jak najszybciej świadczenia, jak najszybciej dofinansowania do wynagrodzeń, aby przede wszystkim pracodawcy mogli utrzymać płynność, aby mogli wypłacać pracownikom wynagrodzenia. To jest bardzo ważne. Dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 1 700 000 wniosków o pomoc. Przekazujemy środki na ochronę gdzieś 1,5 miliona miejsc pracy i to z pełną odpowiedzialnością. Przede wszystkim największe wsparcie, o które występują pracodawcy, to jest zwolnienie z składki ZUS. Takich wniosków zostało złożonych ponad 1 100 000. 300 tysięcy wniosków dotyczy także przyznania świadczenia postojowego. Takie wsparcie trafiło już do 100 tysięcy osób na łączną kwotę 2 milionów złotych. A teraz o niepokojących działaniach na rynku mleka. Niektóre zakłady z branży mleczarskiej zamiast kupować mleko i jego przetwory od polskich rolników sprowadzają produkty z zagranicy, a to, jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa, działa na niekorzyść krajowej gospodarki. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa uderza w polską gospodarkę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieustannie apeluje o wspieranie polskich producentów i co za tym idzie wybieranie polskich produktów. Niektóre zakłady z branży mleczarskiej wydają się być głuche na prośby resortu. Zamiast kupować mleko i jego przetwory od polskich rolników, ściągają produkty z zagranicy, m.in. z Czech, Niemiec, Litwy, Słowacji czy Holandii. Ministerstwo oznacza, że w warunkach jednolitego rynku nie ma tu oczywiście złamania prawa, ale kwestia patriotyzmu gospodarczego tych podmiotów budzi wątpliwości. Działając w interesie tych wszystkich, którym na sercu leży wspieranie polskiej gospodarki, publikujemy listę zakładów sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy, ograniczając tym samym zakupy od polskich rolników. Sytuacja ta, jak dodaje resort, powoduje, że ceny skupu mleka spadają, a w sklepach różnicy nie widać. Wkrótce poznamy program wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, który ubiega się o reelekcję. W najbliższą sobotę jego sztab przedstawi pierwsze założenia programowe. Kampania wyborcza urzędującego prezydenta została wstrzymana z powodu epidemii koronawirusa. Andrzej Duda zawiesił spotkania z wyborcami oraz objazd po powiatach kraju. Kampania prezydenta ruszyła na nowo początkiem tego tygodnia wraz ze zniesieniem części społecznych ograniczeń. Już niebawem poznamy jego program wyborczy na następną kadencję. Zostanie on przedstawiony najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Sztab Andrzeja Dudy przygotował także wideokonferencje tematyczne, które zostaną zorganizowane etapami. W najbliższą sobotę partia rządząca zaprezentuje rozwiązania dotyczące kwestii zdrowotnych. W ostatnich latach rocznie dochodzi do około 200 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Ginie wówczas kilkadziesiąt osób. Ministerstwo Infrastruktury i PKP PLK podejmują wiele inicjatyw, by zwiększyć bezpieczeństwo na kolei. PKP odnawiają swój tabor. Nowe pociągi, zmodernizowane wagony, nowoczesne lokomotywy to bezpieczna podróż koleją. Mówił jeszcze na początku kwietnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Bezpieczeństwo dla PKP polskich linii kolejowych jest priorytetem. Jak powiedział szef resortu, czas kolei zręcznym sterowaniem przestawni przechodzi do przeszłości. Dzisiaj pełna automatyka, pełna komputeryzacja to technologie informatyczne, które dbają o bezpieczeństwo przejazdów pociągów. W Polsce jest około 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. To właśnie na nich najczęściej dochodzi do wypadków. Kochanie, uważaj na przejeździe. Pośpiech, ignorancja, brawura to najwięksi zabójcy na torach. Stąd kampania reklamowa Bezpieczny przejazd. Posłuchaj głosu rozsądku. Nie ryzykuj, przekraczając tory kolejowe. Od półtora roku na wszystkich przejazdach kolejowych umieszczane są tak zwane żółte naklejki, tłumaczy rzecznik PKP Mirosław Siemieniecki. Jeśli mamy przejazd kolejowo-drogowy z rogatkami, wówczas na słupku, z którego odchodzi ramię rogatki, umieszczona jest żółta naklejka. Jeśli przejazd zabezpieczony jest krzyżem świętego Andrzeja, naklejka znajduje się na jego odwrocie. Na niej znajdują się trzy wersy z bardzo ważnymi informacjami. W pierwszym górnym znajdziemy indywidualny numer przejazdu,
w kolejnym przypomnienie numeru alarmowego 112 i w dolnym wierszu jest to informacja dotycząca dwóch dodatkowych numerów do służb technicznych. Pod nie dzwonimy, ale tylko w przypadku, kiedy nie ma zagrożenia życia. W innym wybieramy numer alarmowy 112. Podajemy ten indywidualny numer przejazdu, który mamy podany w pierwszym wersie tej żółtej naklejki i operator numeru 112 specjalnym łączem kontaktuje się z kolejarzami, a ci bardzo szybko mogą wstrzymać ruch na torach. Takie wstrzymanie ruchu niejednokrotnie pozwoliło zapobiec tragedii. Ty też możesz zostać ambasadorką bezpieczeństwa. Tak jak ja. Dowiedz się więcej na www.bezpiecznyprzejazd.pl. Pożar fermy norek w Dębowcu w województwie wielkopolskim, spłonęły trzy baraki. Straty szacowane są na ponad 1,5 miliona złotych. Zginęły także zwierzęta. To kolejny taki pożar w gospodarstwach rolnych należących do założyciela Fundacji Polska Ziemia oraz prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepana Wójcika, który hoduje zwierzęta futerkowe. To już czwarty pożar w ciągu 5 miesięcy w naszych gospodarstwach. Tym razem był to najbardziej dramatyczny pożar, bo oprócz strat sięgających w granicach 1,5 miliona złotych, tym razem żywcem spłonęło kilkaset zwierząt. Pracownicy fermy próbowali ugasić pożar. Tomasz! Już! Jeszcze chłopaki! Zniszczeniu uległy jednak trzy baraki. Pożaru nie dało się opanować. Na nagraniu widać skalę strat. Właściciel fermy przypuszcza, że za pożarem stoją pseudoekolodzy. Zawsze te pożary zaczynają się w momencie, kiedy zaczynamy głośno mówić o potrzebie zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Podobnie było w zeszłym roku, kiedy głośno jako Instytut Gospodarki Rolnej zaczęliśmy głośno wykazywać nieprawidłowości funkcjonowania organizacji pseudoekologicznej. Spaleniu uległy miejsca, które nie były jeszcze ubezpieczone. Szczepan Wójcik zapowiedział, że sprawa będzie wyjaśniana. Mam nadzieję, że kiedyś ta plaga się skończy. Mam nadzieję, że kiedyś osoby odpowiedzialne za te pożary zostaną złapane i pociągnięte do odpowiedzialności. Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej zaznaczył, że nie da się zastraszyć i nie zakończy swojej działalności hodowlanej. Dziś szczyt Unii Europejskiej, spotkanie szefów państw i rządów odbędzie się w formie wideokonferencji. O odbudowie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusem rozmawiali wczoraj ministrowie spraw zagranicznych, a także ministrowie do spraw europejskich. Europejscy przywódcy spotkają się na szczycie, by rozmawiać online o planach odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel chce, by szefowie państw zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie Europejskiego Funduszu Ożywienia, który miałby pomóc wyciągnąć europejską gospodarkę z recesji. Wczoraj między innymi na ten temat podczas wideokonferencji rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie do spraw europejskich. Polska i Grupa Wyszehradzka ma jasne oczekiwania. Fundusz odbudowy musi być otwarty dla wszystkich. Powinien być politycznie umieszczony w kontekście wieloletnich ram finansowych. Ten postulat jest przez Komisję Europejską dziś spełniany. Przekazał minister do spraw europejskich Konrad Szymański, dodając, że Polska jest za bezzwrotnymi instrumentami Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki. Z kolei szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki proponuje przygotowanie drugiego planu Marshalla na miarę XXI wieku, w którym znalazłyby się między innymi wielkie inwestycje w innowacje czy infrastrukturę. To plan, który ma pozwolić nam nie tylko ocalić miejsca pracy w Polsce, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie, po koronawirusie. Głos premiera polskiego rządu jest jak najbardziej pożądany i miejmy nadzieję, że zainicjuje poważną dyskusję na ten temat, która przyniesie konkretne rozwiązania. Bo tych, jak dodaje politolog dr Marcin Sienkiewicz, jak na razie po stronie Unii nie widać. Nieprzygotowanie i nieporadność wspólnoty w dobie kryzysu to jedno. Kolejny problem związany jest z Europejskim Bankiem Centralnym, mówi ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski. To po prostu Europejski Bank Centralny i jego ograniczenie w działalności, jego ta wybiórczość w widzeniu problemów gospodarek poszczególnych krajów. Plan ożywienia gospodarczego ma być przygotowany w oparciu o przyszły unijny budżet, a jego projekt ma zostać przedstawiony pod koniec miesiąca.
Zamieszki we Francji nie ustępują. Podpalona została m.in. szkoła na paryskich przedmieściach. To efekt społecznej izolacji. W jednej z podparyskich miejscowości podpalona została szkoła podstawowa. Te zamieszki to reakcja na wypadek motocyklisty, który został poważnie ranny w nogę w sobotę wieczorem po zderzeniu w otwarte drzwi policyjnego samochodu. Ten incydent sprzed kilku dni nie był nieszkodliwy. Musicie zrozumieć, że obywatele Francji to nie chuligani, którzy robią głupie rzeczy, tylko ludzie, którzy chcą się bronić. Mamy już tego dość, jesteśmy lekceważeni. Władza nas nie słucha, nikt nas nie słucha. Służby twierdzą, że patrol chciał zatrzymać mężczyznę, który jechał z dużą prędkością, w dodatku bez kasku. Z kolei mieszkańcy utrzymują, że policja celowo otworzyła drzwi radiowozu, aby w ten sposób zatrzymać kierowcę. Poszkodowany motocyklista złożył skargę na działania policji. Zaapelował też o zaprzestanie przemocy. Dowiedziałem się, że niszczycie samochody. Proszę, byście poszli do domu. Uspokójcie się. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Francuska opozycja podkreśla, że to, co dzieje się na ulicach Francji, to efekt rosnących nierówności społecznych. Ludzie nie radzą sobie także z izolacją sanitarną w czasie epidemii. Do tego dochodzi niewystarczająca opieka medyczna i słaby poziom edukacji w regionach, w których dochodzi do zamieszek. Francuska policja informuje, że organizowane są zasadzki na funkcjonariuszy próbujących odzyskać kontrolę nad niebezpiecznymi dzielnicami, do których służby bezpieczeństwa nie mają wstępu. Miejsca te zamieszkują głównie migranci. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.